Jest walka z Kościołem, jest walka z Krzyżem, jest walka z dobrocią, jest walka z Janem Pawłem II, jest walka z popiełuszką. Po co? My budujemy świat według LGBT, według gender i to jest cały tragizm. Tomasz Gdula, witam Państwa w studiu Białego Kruka, w którym goszczę dzisiaj Adama Bujaka, wybitnego fotografika, fotografa i przyjaciela świętego Jana Pawła II. Kłaniam się, Panie Adamie. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj jednakowoż na kanwie książki, najnowszej książki wydawnictwa Biały Kruk. Męczennik za wiarę i solidarność, biografia ilustrowana błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tekst Jolanta Sosnowska, zdjęcia Adam Bujak. W której to biografii jest ponad 90 zdjęć, z czego 53 pańskiego autorstwa, ponieważ pan dokumentował męczeństwo i drogę na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki. Zacznijmy od wydarzenia, które chyba się najbardziej wbiło w pamięć wszystkim ludziom, którzy nawet nie znali księdza Jerzego Popiełuszki, ale wówczas musieli się już zderzyć z tą postacią, mianowicie od tych dramatycznych październikowych dni 1984 roku, kiedy ogłoszono zaginięcie i rozpoczęcie poszukiwań księdza Jerzego Popiełuszki. Jak pan wspomina ten czas? To był czas wielkiej tragedii. Ja byłem u takiego adwokata, który mnie zresztą bronił przed bezpieką. I tam dowiadujemy się, że został zamordowany ksiądz Popiełuszko. To się nam wydawało, że to jest coś nieprawdopodobnego, niemożliwego. I wreszcie przyszła data, listopad 84 rok i wielkie spotkanie w Żoliborzu, na Żoliborzu. I tam właściwie zgromadziło się, mówiło się nawet milion ludzi. Mówimy o pogrzebie księdza Jerzego. Tak, mówimy o pogrzebie. Czyli to jest jakby już pokłosie po jego zamordowaniu i wrzuceniu go na tamie we Włocławku, gdzie byłem wiele razy i robiłem z takimi niesamowitymi światłami to miejsce właściwie. No, świętego człowieka, już wiadomo było, tak wiadomo było, że Jan Paweł II będzie świętym, tak samo wszyscy wiedzieli, że kiedyś po śmierci ksiądz Popiełuszko będzie świętym człowiekiem. I myślę, że ta biografia pani Sosnowskiej, która zresztą jest znakomitą biografką Jana Pawła II, że ta biografka napisała znakomitą książkę o wielkiej postaci, na którym możemy się wzorować we wszystkim, w każdej działalności świętej pamięci księdza Popiełuszki błogosławionego, do którego się modlę codziennie, po dwa razy. Jakie były emocje podczas tego potężnego pogrzebu, którego bardzo obawiały się, przypomnijmy, władze komunistyczne? No tam się spotkała cała opozycja właściwie. To był ponury czas komunistyczny, czas właściwie nienawiści, pogardy do dobra. A przecież ksiądz Popiełuszko był tym wzorem dobra, miłości, pojednania, takiej dobroci międzyludzkiej. Właściwie on łączył właściwie swoją dobrocią ludzi. I to był wielki jeden zgrzyt, płacz, jakiś taki przerażający płacz. Ja byłem w tym momencie, kiedy trumnę akurat przy tych milionie ludzi, że tam się dostałem, to jakiś cud, jak włożyli trumnę do grobu. I ten pierwszy taki sypiący się, ta pierwsza sypiąca się ziemia, tak coraz bardziej zasypywała ten krzyż na trumnie. To było coś tak nieprawdopodobnego, że mnie się udało sfotografować to wydarzenie i patrzyłem na wnętrze tego grobu i na twarze babci, jeszcze żyjącej, matki, dziadka, braci. To było siostry. To było coś przerażającego, tego się nie da zapomnieć. Także znakomicie to ujęła pani Sosnowska, zresztą ona jest w tej chwili mistrzem od biografii wielkich ludzi. Także możemy śmiało zaproponować czytelnikom, żeby brali tą książkę i sobie przypomnieli o życiu wspaniałego człowieka, świętego człowieka, bo można go tak nazwać nawet już nie błogosławionym, tylko wielkim, świętym, polskim kapłanie.
Podczas tego wielkiego pogrzebu po raz pierwszy widział pan bliskich księdza Jerzego. Później gościł pan również w jego stronach rodzinnych. Poznał pan miejsca, w których się wychował i tę atmosferę, w której wzrastał. Jakie to zrobiło na panu wrażenie? Przez jakiś czas siostra księdza Popiełuszki do mnie dzwoniła zawsze na Boże Narodzenie. Zawsze byłem bardzo szczęśliwy, że ona, taka bliska, właściwie ta sama krew księdza Popiełuszki, ona dzwoni do mnie i składa mi życzenia. To było coś niesamowitego, że miałem ten taki bliski, jakby no, najbliższy kontakt. I przecież fotografowałem matkę, wiele portretów zrobiłem matki. Tu jest też taki portret w tej książce, taki, ona tak właściwie cierpiała, ta matka, bo przecież ona no, nie mogła zrozumieć, dlaczego zamordowali jej najbliższą osobę, jej kawałek ciała, można powiedzieć, księdza Jerzego. 2,5 roku po tragicznej, męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki nad jego grobem pochylił się święty Jan Paweł II. To też było wielkie, przejmujące wydarzenie, jak pan wspomina ten dzień i emocje towarzyszące pańskiemu przyjacielowi, świętemu Janowi Pawłowi II. To było niesamowite. Spotkało się dwóch wielkich świętych. Już widać było w tym czasie, że to wielkie, święte postacie. I ta modlitwa właściwie, a tych modlitw przecież, jak on żył, było wiele ze strony Jana Pawła II. Wiele. I to spotkanie z Janem Pawłem II na tym grobie, gdzie ja widziałem trumnę zasypywaną ziemią, no to robiło takie jakieś przejmujące, to było jakieś przejmujące wydarzenie. Tych dwóch świętych, jeden nieżywy, a drugi jeszcze taki promieniujący swoją siłą, święty Jan Paweł II, który jeszcze w ten czas nie był oficjalnie święty. Później była również warszawska beatyfikacja. Beatyfikacja w tragicznym czasie, tuż po katastrofie smoleńskiej. Byliśmy w tej wielkiej narodowej żałobie, a jednocześnie wydarzenie przełamujące tę żałobę. Wielka radość, że doczekaliśmy, że męczennik naszych czasów, ksiądz Jerzy Popiełuszko, został wyniesiony na ołtarze. Tę uroczystość również pięknie pan uwiecznił swoim obiektywem. Tak, to było coś niebywałego. Potem po wydarzeniach na placu Piłsudskiego przeszłem z moim synem, bo fotografowałem też z moim synem Marcinem te wydarzenia i stałem na takim podwyższeniu, takim pachołku na Nowym Świecie i byłem zaskoczony, że tylu ludzi mnie poznawali. I właściwie patrzyłem na ten ogromny tłum, który szedł kawał drogi. Przecież szedł aż do tej świątyni Opatrzności Bożej, właściwie jeszcze niewykończonej, dopiero takiej no, właściwie w trakcie budowy. I to było właściwie takie zastanawiające, że tej Warszawie, która teraz, jak patrzymy, głosuje na ludzi niegodnych, na ludzi właściwie takich jakby nienawidzących dobro, że to dobro Popiełuszko szło przedstawione w takim ogromnym tłumie wiernych, z taką miłością, z takim oddaniem, z pieśniami, ze wszystkim, z jego portretami, sztandarami polskimi. To było wielkie wydarzenie. Jakby pokazanie, jak naród jest ustosunkowany do tej wielkiej, świętej postaci. Które ze zdjęć zawartych w książce Jolanty Sosnowskiej Męczennik za wiarę i solidarność uważa pan za najważniejsze? Które najbardziej do pana osobiście przemawia, mimo że jest pańskiego autorstwa? Mnie się wydaje, że każde, ale szczególnie zwróciłem uwagę właśnie na matkę księdza Popiełuszki. Tak, takie refleksyjne zdjęcie. Ona sobie zdawała właściwie sprawę z tragizmu tego wszystkiego, z tragizmu systemu, z tragizmu złych ludzi, którzy nas też otaczają ze strony lewactwa, takiego ponurego lewactwa, które teraz w jakiś sposób tak się unaoczniło, bo przecież jest walka z Kościołem, jest walka z Krzyżem, jest walka z dobrocią, jest walka z Janem Pawłem II, jest walka z Popiełuszką. Po co?
My budujemy świat według LGBT, według gender i to jest cały tragizm. A tam była pokazana wielka miłość ludzi, którzy przyszli, nie jakieś tam parę set, tylko wielkie tysiące. I to mówiło właściwie najlepiej o tym wszystkim, co się stało. Dla zdjęć z całą pewnością warto kupić książkę Męczennik za wiarę i solidarność, ale również dla znakomitego tekstu Jolanty Sosnowskiej, który prezentuje księdza Jerzego Popiełuszkę jako żywą postać. Postać, która jest z krwi i kości, mocna, mająca własne emocje, własne doświadczenia. To naprawdę znakomita lektura i tak jak powiedział pan Adam Bujak, książka, która pokazuje nam księdza Jerzego jako patrona na każdy dzień i wzorzec w każdej dziedzinie życia. Gościem Studia Białego Kruka był Adam Bujak, wybitny fotografik. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie dziękuję panu. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do zobaczenia.